ten zamek? I ciągle działa. Ale fantastyczne jest to, że udało mi się ten klucz też odzyskać. A czy to jest tutaj, tak? Tutaj są dokładnie fundamenty tego kościoła. A coś docelowo planujecie z tym zrobić? Można coś z tym zrobić? Konserwator planuje, żeby to podnieść, żeby ochronić tą substancję zabytkową, żeby podnieść na tą wysokość cegłą, żeby było to czytelne dla ludzi i zabezpieczyć. Tutaj jest taki fajny moment. Zachował się fragment jeszcze elewacji. To było wejście. Jak pani zobaczy z tej strony, to będzie pani widziała już, o czym mówię. Aha, faktycznie. I tu był kościół luterański, tak? Z potężną wieżą. Niestety nie ma żadnych dokumentów, jak on wyglądał. No i dzięki temu, że fundamenty odkryliśmy, no to już coś jest. Jest kilka nagrobków, nam się udało odnaleźć. To jest podstawa, a to jest nadstawa. On stał na górze. Myśmy go położyli, bo on tak się złożył i odstawiliśmy go w ten sposób. Ale tu jest nawet sygnatura, gdzie był zrobiony. Jest dokładnie podany miejscowość i zakład w Gdańsku. Wojny światowej. Potem dołączył do niej, do zmarłego jej ukochany mąż. No i ona im ten nagrobek zrobiła, ale chyba tutaj nie była pochowana, pani Madaty.